Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Rafał Galiński i bardzo się cieszę, że mogę pomóc Ci dzisiaj w tych pierwszych krokach z modelem drona Mini 4 Pro. Jest to kapitalny dron, którego myślę, że funkcję trzeba koniecznie wykorzystać. Dla osób, które mnie nie znają, zajmuję się dronami od 7 lat, prowadzę ten kanał, jestem autorem wielu przewodników, poradników online i całej Akademii Online, a także prowadzę dużą społeczność dronową. W tym poradniku pokażę Ci, co musisz zrobić, by przygotować swojego drona do pierwszych lotów. Pokażę Ci najlepsze jego funkcje, przepiękne ujęcia, moje ulubione ustawienia, ale także te ukryte funkcje. Po obejrzeniu tego filmu powinieneś już samodzielnie móc ustawić sobie tego drona i przygotować go do pierwszych lotów, ale także być zdolnym i świadomym do przeprowadzenia kapitalnej sesji, zarówno zdjęciowej, jak i filmowej. Oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, a także do zapoznania się z całą gamą warsztatów, także tych dotyczących małych dronów, takich jak na przykład Mini 3 Pro, czy właśnie ten model Mini 4 Pro. Zatem zaczynamy. W zależności od tego, jaką wersję zamawiasz, może być to wersja Basic z jednym akumulatorem i z kontrolerem, lub też wersja Combo z trzema akumulatorami, z ładowarką i kontrolerem. I dodatkowa różnica dotyczy aparatury. Ja akurat mam tutaj aparaturę DJI RC2 z wbudowanym wyświetlaczem. W komplecie oprócz samego drona masz dodatkowo obejmę na niego. Dzięki temu śmigła i całość trzymają się bardzo solidnie. Jest też oczywiście osłona na gimbala i na kamerę. Mamy do dyspozycji zapasowe śmigła. Mamy też wkrętak, kabelek do ładowania, dokumentację techniczną, no i na pewno akumulator. Dron nie jest dostarczany z kartą pamięci, więc trzeba pamiętać o tym, żeby odpowiednią kartę zakupić. Trzeba pamiętać o tym, że bitrate, czyli ilość informacji przesyłanych na sekundę, jest coraz wyższa, więc karta powinna mieć odpowiednią szybkość. Ja podam parametry teraz na ekranie. Jedna karta pamięci będzie potrzebna Ci do tutaj gniazda, do slotu w dronie, natomiast drugą kartę pamięci alternatywnie możesz używać też z aparaturą. Ona zwykle jest stosowana do tego, żeby wykonywać zrzuty ekranu lub nagrania ekranu podczas lotu. Ale ta druga karta nie jest obowiązkowa, natomiast pierwsza zdecydowanie tak. W pierwszych czynnościach na pewno to, co robimy, to zrywamy wszystkie naklejki, rozpakowujemy drona, sprawdzamy jego podstawowe działanie, czyli w jaki sposób rozkładamy śmigła, w jaki sposób je składamy. Tylne ramiona rozkładają się na wprost, przednie ramiona ze skrętem i trzeba pamiętać, żeby przednie ramiona rozkładać najpierw. Te przednie ramiona mają wypustki na anteny. Jeżeli chodzi o samą kamerę, mamy tutaj osłonę, którą zdejmujemy przytrzymując dwoma palcami na górze i kciukiem odchylamy sobie samą blokadę tej osłonki. Sam dron dostarczany jest też z akumulatorem. Akumulator ładujemy tutaj od tyłu. Bardzo prosto i musimy usłyszeć kliknięcie. Jeżeli chcemy zdemontować akumulator, trzymamy dwoma palcami i wyciągamy. Bardzo prosta sprawa, nic specjalnego, nic trudnego, banalna operacja. Jeżeli chodzi o kartę pamięci, ładujemy ją kolorową wypustką na dół. Wprowadzamy do slotu, a następnie delikatnie paznokciem przyciskamy, aż nasza blokada zadziała i delikatnie nam kliknie. Jeżeli chcemy zdemontować kartę pamięci, też w ten sam sposób wyciągamy, czyli dociskając i uwalniając kartę z tego slotu. Jego podstawowe cechy to przede wszystkim kapitalna kamera, która jest zdolna do nagrywania w 4K w 100 klatkach na sekundę. Ona przekręca się do pozycji pionowej, to co jest charakterystyczne, i też odchyla się 60 stopni do góry i 90 stopni na dół, czyli mamy pełną ruchomość i możliwość wykonywania ujęć zarówno w poziomie, jak i w pionie. Mamy tutaj rozdzielczość 4K, w klatkarzu nawet do 100 klatek na sekundę i to co ciekawe, mamy teraz też profile kolorystyczne HLG i D-Log M, czyli 10-bitową skalę kolorów. To co wyróżnia tego drona to na pewno 360 stopni, jeżeli chodzi o obstacle avoidance. Posiada on czujniki przednie, tylne, a także dolne. Dzięki temu mamy asystę
podczas lotu, zarówno przy starcie, jak i lądowaniu. Mamy ocenę wysokości nad poziomem terenu do 5 metrów, podaje nam dokładną wysokość, na jakiej się znajdujemy, ale mamy też unikanie przeszkód. Dron może przed przeszkodą się zatrzymać lub ją ominąć, zarówno lecąc do przodu, bokiem czy do tyłu. Trzeba pamiętać, że sensory nie działają idealnie i w wielu przypadkach, kiedy mamy na przykład za mało światła lub też kontrastowe bardzo światło, nie zawsze one zadziałają dobrze, więc pamiętaj o tym, żeby rozsądnie latać i żeby nie robić takich rzeczy jak szybkie manewry blisko przeszkód, bo może się to źle skończyć, szczególnie jeżeli mamy dużo na przykład linii teletechnicznych czy gałązek bez liści w okresie jesienno-zimowym. Pierwszą czynnością, jaką zrobimy z nowym dronem, to na pewno podładowanie akumulatorów. Jeżeli posiadasz huba do ładowania, wkładasz wszystkie 3 akumulatory do huba, a następnie podłączasz do ładowania kabelkiem. Jeżeli posiadasz wersję Basic, wystarczy wsunąć kabel do ładowania do złącza USB-C, tutaj jest z tyłu, a następnie podłączyć całość do sieci. Musimy troszeczkę poczekać, w zależności od tego, czy masz szybką ładowarkę, czy wolną, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo zwykle około godziny trzeba poświęcić na ładowanie jednego akumulatora. Bardzo ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to fakt, że nawet w wersji combo nie dostajemy tutaj ładowarki sieciowej USB-C. Takie ładowarki dostarczane są z serią Mavic na przykład 3, ale tutaj niestety nie mamy. Można sobie dokupić taką ładowarkę na stronie albo we własnym zakresie czy w markecie, a może posiadamy ładowarkę szybką. 30 W jest zalecana na stronie DJI. Trzeba o tym pamiętać, że bez tego będzie nam się ładował ten dron faktycznie wieki, więc pamiętamy o ładowarce. Równolegle potrzebujesz drugi kabel lub drugą ładowarkę, żeby naładować aparaturę. Tutaj poprzez złącze USB-C też podpinamy do zasilania i czekamy. Ten akumulator jest bardzo dobry, on mocno trzyma, ale trzeba pamiętać, że też ładuje się około godzinki, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Na czas ładowania możesz pooglądać sobie inne moje filmy. Jeżeli już mamy naładowane akumulatory, przynajmniej jeden w przypadku drona i cały akumulator w kontrolerze, przechodzimy do aktywacji danego drona. Przede wszystkim włączamy. Najpierw włączamy kontroler i robimy to poprzez jedno krótkie naciśnięcie przycisku power, a następnie długie, czyli krótko, a następnie długo do oporu. W tym momencie aparatura już jest włączona. I w drugiej kolejności włączamy drona. Przycisk power znajduje się z tyłu na górze. Jednokrotne krótkie i drugie dłuższe przyciśnięcie powinno nam uruchomić drona. On po chwili zacznie kalibrować gimbal i całość zacznie nam się ze sobą łączyć. Jeżeli kupujesz drona, który jest w komplecie dostarczony, czyli w pudełku, zwykle one są sparowane, to znaczy, że zwykle one są już ze sobą połączone i teraz tym kółkiem, pokrętłem gimbala po lewej stronie na górze możesz sprawdzić, czy jest połączenie, zresztą widać też obraz od razu, ale gdyby była taka sytuacja, że jest na przykład ciemno albo korzystasz z innego kontrolera DJI RCN2, możesz sobie tym pokrętłem sprawdzić, czy się łączy, bo widać wyraźnie, że jest ruch gimbala. Status połączenia widoczny też jest właśnie po lampach kontrolnych z tyłu. Widzimy wyraźnie, że te LEDy pulsują nam spokojnie, wolno, na zielono, znaczy się, że mamy połączenie. Do aktywacji drona, ale też do przeprowadzenia update'u, czyli aktualizacji oprogramowania, potrzebujemy sieć Wi-Fi i dostęp do niej. Żeby połączyć się z siecią, włączamy kontroler, a następnie dwa razy przeciągamy pasek górny na dół, czyli dwa razy przeciągamy w dół, wybieramy połączenia sieciowe i konfigurujemy sobie takie połączenie sieciowe, wybieramy sieć, wpisujemy hasło po to, żeby aparatura była połączona z Wi-Fi. Następnie dopiero można przejść do aktywacji i update'u. Jeżeli po raz pierwszy uruchamiasz drona, pojawia Ci się ekran kontrolny i zwykle jest informacja o tym, że trzeba go aktywować, a następnie DJI Carry Fresh
oferta wykupienia ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o aktywację, to jest bardzo ważne z tego względu, że od aktywacji biegnie gwarancja, czyli nie od daty zakupu, ale aktywacji. I w momencie, kiedy aktywujesz drona, ta gwarancja już się rozpoczyna. Zwykle jest to gwarancja na 2 lata. To jest co ciekawe jeszcze, jeżeli chodzi o DJI Care Refresh, masz 48 godzin na to, żeby wykupić takie ubezpieczenie. Co ono nam daje? Daje nam 2 wymiany w ciągu roku lub też 3 wymiany w ciągu 2 lat i zwykle jest to wymiana płatna. W przypadku, kiedy rozbijesz drona, możesz go wymienić na nową jednostkę, właśnie dopłacając pewną wartość, na przykład około 100 euro, ale nawet jeżeli dron będzie w szczątkach, będzie to totalny rozbitek, płacąc 100 euro jesteś w stanie odzyskać nową jednostkę, więc każda osoba, która miała ubezpieczenie i straciła swojego drona w taki sposób, to na pewno odetchnie z ulgą. Natomiast osoby, które straciły całkiem drona, na przykład im się utopił, tak, bo zahaczyły o skałę i wpadł do oceanu, mogą liczyć na DJI Care Refresh w wersji Flyaway Coverage, czyli pokrycie kosztów, kiedy dron odleci. Ale trzeba pamiętać, że wtedy ta wartość jest wyższa, którą musimy zapłacić, żeby DJI przysłało nam nową jednostkę. Tak czy inaczej, warto ubezpieczyć w DJI Care Refresh, szczególnie jeżeli nie masz doświadczenia, jest to twój pierwszy model i dopiero się uczysz. Zdecydowanie warto, bo lata się ze spokojną głową. Teraz powiedzmy parę słów na temat budowy samego drona. W części przedniej mamy kamerę razem z gimbalem. Ta kamera umożliwia, czy właściwie gimbal umożliwia nam ruchy kamery, tak jak mówiłem, 90 stopni na dół i 60 stopni do góry. To co ciekawe, też przekręca się do pionu, więc mamy naprawdę mocny zakres ruchu. Możemy też tutaj zdjąć pokrywę samego obiektywu i założyć sobie filtr ND lub ND.PL, czy filtry specjalne, na przykład mgiełkę, czy filterek tylko UV. Odblokowujemy osłonę poprzez skręt w lewo, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie zmieniamy filtr i montujemy analogicznie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Leciutko trzeba docisnąć i sprawdzamy, czy nam ładnie to przylega. Po przekątnej mamy ten sam układ, czyli silniki kręcą się w tę samą stronę po przekątnej. Jeżeli chodzi o montaż samych śmigieł, najlepiej mieć wkrętak nie ten, który jest dostarczany w komplecie, ale wkrętak profesjonalny, który nie zniszczy nam główki tych śrubek, bo bardzo często się tak zdarza, że nie jesteśmy w stanie odkręcić czy dokręcić, ale też możemy zniszczyć właśnie te główki, więc to jest ważne. Jeżeli chodzi o górę, przycisk Start Stop, czyli Power Button na górze z tyłu. Mamy oczywiście czujniki widoczne, które obsługują nam też obszar, czujniki z tyłu, czujniki z przodu. No i też w tylnej części jest już sam akumulator. Tutaj mamy tylko otwory wentylacyjne, które umożliwiają nam wymianę powietrza, dlatego że chłodzenie tutaj nie ma chłodzenia wentylatorem. Ten dron waży poniżej 250 gramów, ale to co jest istotne, jeżeli chodzi o prawo unijne, trzeba zarejestrować siebie, jako że ten dron posiada kamerę. Musisz zarejestrować siebie jako operatora na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, następnie numer operatora przykleić na ramieniu lub w innym miejscu widocznym, tak jak numer rejestracyjny. Kolejna rzecz zalecana to jest na pewno zrobienie sobie bezpłatnych uprawnień A1-A3 po to, żeby spokojnie latać, ale też żeby zapoznać się z podstawowymi przepisami. Latamy do 120 metrów nad punktem startu, do takiej wysokości, w zasięgu wzroku, nie latamy nad ludźmi, nie latamy na pewno nad zgromadzeniami i unikamy lotów nad ludźmi. Szanujemy prywatność ludzi i to co ważne, przestrzegamy stref geograficznych, takich jak na przykład parki narodowe, obszary strategiczne, na przykład wojskowe, ale też zakłady przemysłowe, gdzie, nad którymi nie można latać. Wszystko znajdziesz na stronie PANSY, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli chodzi o mapę stref w Polsce. Oczywiście lotniska, o których nie wspomniałem, nie latamy w CTR-ze, czyli w strefie bezpośredniej lotniska. Jeżeli chodzi o kontroler, mamy tutaj do dyspozycji dwie aparatury. Pierwsza z nich, ta z wbudowanym ekranem, to jest DJI RC
N2. Ona ma w tej chwili 6 anten. Anteny rozkładasz tak, żeby stanowiły płaszczyznę w świetle do drona, w zależności od tego, jak sobie tutaj sterujesz, ale czołowo powinny być zorientowane w stronę drona. Aparatura ma ekran, ma też dwa drążki. Jasność tego ekranu to jest 700 nitów, czyli to nie jest super jasny ekran, ale on w wielu przypadkach daje radę, jeżeli mamy bardzo słoneczne dni, czy jesteśmy w słonecznym kraju, trzeba stanąć sobie w cieniu i operować. Tutaj są dwa pokrętła, prawe i lewe, zoom w prawym i ruch gimbala góra, dół w lewym, no i same drążki. One pracują w trybie drugim, czyli prawy drążek pracuje na płaszczyźnie poziomej, tak? Góra to jest ruch do przodu, dół to jest ruch do tyłu, lot do tyłu, bok lewy, lot w lewo, bez skrętu, bok prawy, lot bokiem w prawo. Bardzo prosta sprawa i to jest tylko góra, dół, lewo, prawo. Natomiast jeżeli chodzi o lewy drążek, no to wiadomo, że tutaj mamy zmianę wysokości, czyli góra, dron unosi się, dół dron opada, lewo skręca nam w lewo, czyli zmienia orientację kamery i całości, tak, zmienia kierunek, i druga strona zmienia nam kierunek w prawo. Tutaj mamy lampki kontrolne, one pokazują nam m.in. stan naładowania aparatury, 4 to jest full, 1 to jest 25% i proporcjonalnie. Mamy też status połączenia tą dodatkową diodą, jest to też dioda, która pokazuje nam takie statusy jak na przykład aktualizacje. Mamy tutaj też przełącznik trybów, czyli C, N i S. C to jest najwolniejszy tryb cinematic, N to jest tryb normalny i S to jest tryb sportowy lotu. Mamy tutaj też przycisk RTH, czyli powrotu do domu i pauzy zarazem. To jest ten przycisk. W zależności od tego, czy chcesz przerwać daną operację, wciskasz raz, na przykład inteligentny tryb, lub też jeżeli wciśniesz i przytrzymasz, uruchamiasz powrót do domu, czyli return home. Z tyłu tej aparatury mamy klawisze funkcyjne C1 i C2 i można je przypisać w menu control w aplikacji button customization do danych funkcji. Na przykład C1 opuszcza nam gimbal i prostuje. C2 może zrobić inną rzecz, na przykład zablokować ekspozycję. To wszystko można sobie dobrać w menu control, jeżeli chodzi o funkcjonalność klawiszy C1 i C2. Na górze oprócz samych pokręteł, to mamy tutaj na pewno migawkę i przycisk nagrywania. To są te dwa duże przyciski po prawej i po lewej stronie. I jeżeli chodzi o dół kontrolera, tutaj mamy slot karty pamięci plus gniazdo USB-C i też mocowania do gwintowe na smycz. Jeżeli chodzi o aparaturę, ona jest bardzo dobra, ta DJI RCN2. Posiada 6 anten, świetny zasięg OcuSync 4 w tej chwili, pamięć wbudowana 32 GB, możesz nagrywać sobie to, co widzisz na ekranie, później odtwarzać i przeanalizować na przykład swoje ustawienia, wszystko to jesteś w stanie zrobić. Ogólnie dobrze dobrany zestaw, można dokupić sobie do tego etui lub też używać tego w komplecie, jeżeli kupiłeś wersję combo. Ten dron pracuje na aplikacji DJI Fly. Ta aplikacja już jest wgrana, jeżeli chodzi o kontroler fabrycznie. Można ją oczywiście aktualizować. Tutaj w tym menu można regulować sobie zarówno głośność samego kontrolera, bo on wydaje nam różne sygnały, jak i jasność. Widać, że ten ekran jest jasny lub ciemniejszy, w zależności od tego, gdzie przebywamy, czy to jest noc, czy dzień. Tutaj są też ikony dotyczące Wi-Fi, ale też różnych połączeń. Możesz też nagrywać z tego poziomu ekran i robić zrzut zdjęcia. Natomiast po lewej stronie jest pole statusu, informuje cię o bieżących rzeczach, ustawienia, tak jak mówiłem, ten trybik po prawej stronie na górze, wracamy strzałką. I teraz ekran startowy tutaj składa się z kilku elementów. To, co nas interesuje przede wszystkim, to jest profil. To jest ważne, dlatego że trzeba tutaj konto sobie założyć dla
obsługi urządzeń DJI, czyli parujesz zwykle urządzenia z kątem, ale przy tych wstępnych czynnościach zwykle prosi cię o to aplikacja. Mamy tutaj szereg informacji w tej aplikacji, są ustawienia, są też informacje dotyczące naszych lotów, czyli statusy lotów po lewej stronie. Mamy też możliwość znalezienia drona poprzez funkcję Find My Drone. Wracamy do głównego menu i teraz to, o czym chciałem powiedzieć, samouczki znajdziesz po prawej na górze. Po prawej stronie na dole widzisz status połączenia, bo ten dron może łączyć się też z telefonem komórkowym poprzez na przykład Wi-Fi czy też Bluetooth. I tutaj GoFly przechodzimy do ekranu już z kamery. Omówimy teraz bardzo krótko aplikację DJI Fly. Przechodzimy do podglądu z kamery, czyli GoFly na dole. I tutaj ten ekran dzieli nam się na kilka stref. Pierwsza strefa to jest górna po lewej stronie. Tutaj mamy status lotu C, N lub S, czyli tryby lotu. Następnie mamy pasek statusu, tu gdzie jest napisane Take off with caution, no GPS. Tutaj mamy bieżące informacje, jeżeli chodzi o status drona. Po prawej stronie na górze mamy informacje na temat akumulatora, 97% naładowania. Nie jesteśmy w locie, więc mamy tutaj 0,0. Status połączenia z kontrolerem RC i te słupki. Następnie sondy. Tutaj widzimy, że sondy są w tej chwili niedostępne, ale podczas lotu one oczywiście nam się pokazują. Następnie mamy sygnał satelitarny, 6 satelitów, jesteśmy w pomieszczeniu. No i przejście do menu trzema kropeczkami w samym rogu. Tu mamy poszczególne menu. Żeby wrócić, klikamy poza tym ekranem menu. Wracamy do ekranu głównego. I teraz po prawej stronie tutaj gdzie są te wszystkie elementy łącznie z czerwonym przyciskiem nagrywania lub migawki, mamy tutaj, już pokazuję, ikona na górze, tam gdzie jest taśma filmowa. Tutaj zmieniamy foto, wideo, master shot, quick shot, hyperlapse i panoramy, czyli tryby wykonywania naszych prac, czy to zdjęcia, czy filmy, czy animacje lub panoramy. I stąd możemy wybrać sobie jeszcze na przykład normalny, nocny lub slow-mo, jeżeli chodzi o filmy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, możemy wybrać na przykład burst, pojedyncze zdjęcie, AEB lub też timelapsy, więc są takie możliwości, żeby tutaj wybrać tego więcej. Mastershoty oczywiście, tutaj też mamy quickshoty, ale one muszą być w locie, hyperlapse też w locie, no i same panoramy. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to jest na pewno orientacja kamery, pionowa, pozioma. To jest ta ikonka, która pokazuje nam ze strzałką dwa ekrany w pionie i w poziomie. Następnie mamy zbliżenie, zoom, ale to jest zoom nieoptyczny, tylko cyfrowy. 1, 2, 3 po kliknięciu. To co mamy tutaj, to jeszcze autofokus lub manualny fokus i możemy też ostrzyć poprzez przyciśnięcie manualnego trybu i przeciąganie po ekranie. Można naostrzyć, wyostrzyć. Bardzo fajna funkcja pomocna. Zwykle ustawiamy na autofokus. No i tutaj jest przycisk nagrywania i migawki w przypadku zdjęć, a następnie odtwarzanie. To jest ta ikona play. Poniżej przycisku migawki można sobie przejrzeć ekran. Jeżeli chodzi o część tą dolną, czyli na dole po prawej stronie, mamy tutaj informacje dotyczące ekspozycji, ale też informacja dotycząca tego, ile miejsca mamy jeszcze na karcie pamięci, jak dużo możemy nagrywać przy tym klatkarzu i przy tej rozdzielczości, bo wiadomo, że jeżeli zmienimy rozdzielczość, klatkarz, możemy nagrywać długo, dużo więcej, Full HD 25, prawie godzinę. Następnie jest kompensacja ekspozycji. Ja teraz przyciemniłem obraz, żeby on był lepiej widoczny dla Was jako tło, plus do tego mamy jeszcze ustawienie auto lub manualne. Tu już trzeba się zagłębić więcej i ja mówię o tym na zasadzie w studium przypadku w samym podręczniku użytkownika, czyli kursie online dotyczącym Mini 4 Pro. I teraz po lewej stronie na dole tutaj mamy telemetrię. Podczas lotu pokazują nam się prędkości pionowa, pozioma, wysokość nad punktem startu i odległość od punktu startu. I następnie to, co tutaj mamy, to wykres radarowy. On pokazuje orientację. Tu po lewej stronie na dole mamy automatyczny start i lądowanie, to jest ta ikona niższa, a także waypointy, to jest ta ikona wyższa,
podczas lotu wiadomo, że można sobie wpisać punkty charakterystyczne i po nich polatać jako misję. I to jest ten cały ekran, jeżeli chodzi o podgląd z kamery. Oczywiście tu jest dużo więcej funkcji, które pokazuję, tak jak powiedziałem, w warsztacie online, bo to trudno, żeby w takim poradniku szybkiego startu wszystko pokazać. Między innymi można wodzić palcem po ekranie, ale tych funkcji jest naprawdę sporo. One są dość mocno rozbudowane. Na zasadzie studium przypadku pokazuje wszystko krok po kroku w docelowym opracowaniu. Teraz, jeżeli chodzi o przejście do menu, mamy trzy kropki tutaj na górze po lewej stronie. Wciskam raz i mamy tutaj bezpieczeństwo, sterowanie, czyli control, safety to jest bezpieczeństwo, kamera, transmission, about. Główne tak naprawdę trzy menu są tu, czyli safety, bezpieczeństwo. Tutaj mamy ustawienia zarówno omijania przeszkód, mamy ustawienia też radaru, który informuje nas o odległości i pozycji przeszkód przed nami. Mamy ustawienia RTH, czyli powrotu do domu, do punktu bazowego. Można też uaktualnić ten punkt bazowy. Mamy też ustawienia, jeżeli chodzi o maksymalną wysokość samego lotu, powinno być to 120 metrów według przepisów, chyba że latasz w innych krajach lub masz misję, zarezerwowaną strefę, bo to jest też możliwe, i maksymalny dystans, można go ustawić jako no limit, a można sobie ustawić na daną wartość, jeżeli komuś na przykład pożyczasz na chwilę drona. Kalibracja kompasu i jednostki sterowania całej IMO, informacja o akumulatorach, tutaj też jest dodatkowe światła, można włączyć, wyłączyć lub też automatycznie zostawić Find My Drone, znaleźć drona, i zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa są też po tej pozycji. Jeżeli chodzi o menu control, można ustawić sobie jednostki, skanowanie obiektów automatyczne. Ja raczej nie stosuję tego. Ustawienia Focus Track Settings, czyli to, w jaki sposób śledzi nas dron, czy to osobę, czy pojazd, bo tutaj mamy 360 sterowanie, następnie prędkości podczas lotu w danych trybach, prędkości w trybie Cine, Normal i Sport, zarówno poziome, jak i pionowe, mamy tam też prędkości skrętu, mamy też łagodność hamowania, że tak się wyrażę, czyli inercję. Tych ustawień jest dość sporo tutaj. Tryb gimbala zostawiamy follow na początku. FPV nie zawsze jest taki dobry, ale możemy też tutaj skalibrować gimbal. Też tryb drążków zostawiamy jako drugi i też możemy tutaj, to o czym mówiłem wcześniej, button customization, czyli klawisze funkcyjne te z tyłu aparatury C1 i C2 przyporządkować do danych funkcji. To jest menu sterowanie. W menu kamery ustawiamy sobie parametry zarówno fotograficzne, jak i filmowe, takie jak na przykład profile kolorystyczne, kodek. Można tutaj ustawić sobie częstotliwość. Picking level to jest dla manualnego ostrzenia. Siatkę też można ustawić sobie, ramkę w zależności od współczynnika proporcji docelowego. Ustawienia balansu bieli, także stylu, czyli ostrości, i noise reduction, czyli redukcji szumu. No i też tutaj mamy status pamięci, czy wbudowanej, której jest mało wbudowanej pamięci, bo tylko 2 giga, czy też karty pamięci. Można też nazywać pliki i foldery według własnego uznania. No i też pliki cache, czyli zapisuje ci się ten lot, który miałeś, i nadpisuje, jeżeli chodzi o 2 giga. Jeżeli chodzi o menu transmisji, tutaj nie ma specjalnej filozofii, zostawiamy na dwupasmową. No i też platformę streamingową można, jeżeli masz klucz do transmisji, można sobie tutaj zdefiniować i w zasięgu Wi-Fi transmitować bezpośrednio. Z tej aparatury można też wyjść po HDMI. O tym mówię też w kursie online, ale można też przejść w koło HDMI i transmitować bezpośrednio po HDMI. Menu About to są zwykle nazwy, wersje oprogramowania, można sprawdzić, czy jest dostępne oprogramowanie, i numery seryjne. I to jest cała aplikacja
DJI Fly, omówiona w telegraficznym skrócie. Oczywiście tych niuansów ustawień jest dość sporo. Ona jest w języku angielskim, ale lepiej nauczyć się języka angielskiego. Zdarzają się tłumaczenia, na przykład na aparaturze DJI RC Pro dla starszych modeli, albo na iPhone'ie, jeżeli mamy, czy na iPadzie, jeżeli mamy urządzenia Apple. Natomiast zwykle na Androidzie jest tylko w wersji angielskiej. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego poradnika do końca. Ja mógłbym tak gadać i gadać, bo ten dron jest naprawdę genialny. To, o czym chciałem powiedzieć, mam różne formy kontaktu ze mną i korzystania z moich doświadczeń i wiedzy. Zapraszam Cię do rozważenia członkostwa w teamie 250 gramów szczęścia, gdzie na co dzień wspieramy się, chwalimy swoimi pracami, dzielimy opiniami, ale też mamy sesję z oceną prac. To jest kapitalna grupa rozwojowa, którą prowadzę już od dawna. Jest to grupa premium. I zapraszam Cię też do dużego opracowania, jeżeli chodzi o mnie. Czwórkę Pro. Mam warsztat cały duży. On 10 listopada ma premierę. Bardzo fajna sprawa, dlatego że tam pokazuje krok po kroku funkcjonalność i w takich lekcjach 3-4 minutowych omawiam daną jedną cechę. Możesz sobie wyszukać to, czego co Cię interesuje. Możesz sobie przejść krok po kroku i to jest fajna forma pomocy. Kolejny poradnik krok po kroku, który realizuję tym razem dla tego kapitalnego modelu, a mianowicie Mini 4 Pro. Dzięki serdeczne, widzimy się na co dzień. Zapraszam też na sesję live w sobotę o 9:30 na tym kanale. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Cześć!